nie bez kłopotów. Słuchajcie, dzień dobry, cześć. Ja chciałem wam powiedzieć o projekcie ekstremalnym, a w zasadzie o tym, jak taki projekt ekstremalny zrealizować. Tym ekstremalnym projektem było zorganizowanie pierwszego w Polsce wyścigu dronu. Wydaje się dość proste, ale zobaczycie za chwilę, że nie jest. A ja postaram się wam powiedzieć, w jaki sposób tego typu ekstremalne projekty, których wbrew pozorom chcielibyśmy, w których chcielibyśmy uczestniczyć, a których ja kilka robię, jak przez takie projekty przejść, żeby osiągnąć sukces. Skąd takie doświadczenia, a nie inne? Słuchajcie, ja na co dzień zajmuję się startupami, to też jest ekstremalne. Zajmuję się startupami i wirtualną rzeczywistością. Są to nowe technologie. Oprócz tego, tak jak powiedział Łukasz, lubię wszystko, co jeździ szybko, lata szybko, dostarcza nam dużo adrenaliny. Więc jak możecie się domyślić, na co dzień mam też doświadczenie w tym, żeby i te startupy, i wszystkie pomysły, które tam mamy po kolei, od idei, poprzez to, że w ogóle my chcemy coś takiego fajnego zrobić, poprzez plan, poprzez zebranie ludzi, zebranie budżetów na to w ogóle, poprzez organizację, doprowadzić do momentu, kiedy mówimy tak, mamy, to jest super, jest fajnie, działamy, udało nam się. I teraz, jak my w ogóle zaczynamy? Ja i moi koledzy pracujemy w branży IT od kilkunastu lat tak naprawdę. Tak samo jak wy, zawsze jest tak, że robimy coś, robimy, a tu byliśmy w trakcie dużego projektu informatycznego. Mówimy sobie, okej, fajnie by było na chwilę się wyłączyć, fajnie by było mieć jakiś fajny nowy pomysł, zróbmy coś i patrząc już na etapy takich projektów, to jest coś, po czym normalnie my mówimy, okej, zrobiłbym to, no ale może jutro, może pojutrze, może po pojutrze i tak dalej, nie udaje nam się to. Więc tak naprawdę pierwszy etap to było, słuchajcie, chcemy coś zrobić, bo nie powiem, nam się tu nudzi, bo mieliśmy deadline'y, ale chcemy zrobić coś nowego. Lubimy też testować nowe rzeczy, takie jak wirtualna rzeczywistość, akurat wtedy mieliśmy do czynienia z tym, że nasz kolega przyniósł do biura, żeby nam poprzeszkadzać, helikopter. Było świetnie, było ekstra, pobawiliśmy się tym, uznaliśmy, podoba nam się, ale to jest dla nas za trudne. Więc zrobiliśmy tak, wiedzieliśmy, że coś w tym jest fajnego, bo to lata szybko, jest to jakaś technologia, chcemy mieć z tym coś wspólnego, nie do końca może z tym, ale z czymś fajniejszym, szybszym, głośniejszym i takim, żeby wszyscy powiedzieli tak, to zrobili chłopaki z Polski, podoba się. Więc spróbowaliśmy się zainspirować. Oczywiście weszliśmy na przeglądarkę i znaleźliśmy, co najlepszego można zrobić na świecie, jeśli chodzi o latające coś zdalnie sterowane. Coś w skrócie było to takiego. Znaleźliśmy, że w Stanach, to było 2 lata temu, więc słuchajcie, to, że teraz my mamy w MediaMarkt jakieś tam drony, coś tam lata automatycznie, nie musimy się o to martwić, to jest nic. 2 lata temu, jak powiedzieliśmy komuś, słuchajcie, my robimy pierwszy wyścig dronów w Polsce, to wszyscy mówili, kurczę, to trochę niebezpieczne, bo one bombardują ludzi, to może być dosyć... To faktycznie jest ekstremalne, Michał. Tak to wyglądało. Więc drugi etap taki, w takich ekstremalnych projektach jest to, żeby się zainspirować, ale nie tylko siebie, że my wyszukujemy, co w tej dziedzinie my możemy najfajniejszego zrobić, tylko musimy też zainspirować ludzi wokół tak naprawdę, tak? Bo jakikolwiek dobry by to był pomysł, to nie zrobisz tego sam. I oczywiście coś, o czym zapomniałem, a co jest tu najważniejsze. Jak robisz taki projekt, to ważne są dla mnie 3 rzeczy, żeby osiągnął sukces. Możesz być pierwszy, jest super. Możesz być najlepszy, możesz być najmądrzejszy, albo możesz oszukać. Ogólnie rzecz biorąc, ja nie oszukuję. Jak mnie ktoś bardziej zna, to wie, że z tym najmądrzejszy, najsprytniejszy może być problem. Więc żeby to się udało, żeby to zrealizować, zostało mi to pierwsze, czyli bądź pierwszy. I tu nie mówię o tym, że od razu jak macie fajny koncept, trzeba być i wymyślić koło na nowo. Nie. Trzeba po prostu znaleźć sobie małą niszę, małą perspektywę, w której mówisz, jak ja to zrobię, to będę pierwszy na świecie albo pierwszy w Polsce. I jesteśmy tu. Inspiracja. Co jest coś najważniejszego, dlatego że jak ja powiem, słuchajcie, zróbmy teraz wyścig dronów, to nie zrobiłem czegoś takiego, bo nie potrafię majstrować, nie wiem, co to jest lutownica, wiem, że to grzeje jakieś rzeczy, ale to w zasadzie tylko tyle. Więc naszą ideą było to, że zainspirujmy ludzi wokół nas i powiedzmy,
Chcesz być, Tomek, pierwszy w Polsce? No. Dobra, to pomóż nam. Ogólnie zebraliśmy cały zespół. Zebraliśmy ludzi, zebraliśmy zespół, a co więcej, tak się zainspirowaliśmy chłopakami ze Stanów, że do nich zadzwoniłem i powiedziałem, słuchajcie, wy to robicie fajne w Polsce, fajne rzeczy, ja to chcę zrobić, Polska jest taki mały kraj, tam gdzieś daleko, ja to chcę też zrobić u siebie, przyjedźcie, spotkajmy się, zróbmy tak, żeby u nas też był taki wow efekt, spodoba wam się, jaki tu jest odbiór. Oni powiedzieli, okej, Michał, ale to jest w ogóle skomplikowane, to jest... W tym czasie, w którym ty to chcesz zrobić pierwszy tak naprawdę w Europie w zasadzie, to jest nie do ruszenia. To nas oczywiście zmotywowało i powiedzieliśmy, dobra, to teraz już na pewno to robimy. Co było dalej? Więc wykonaliśmy dwie już rzeczy. Powiedzieliśmy, tak, my to w ogóle robimy, tak? Take action. My się zainspirowaliśmy i zainspirowaliśmy ludzi wokół siebie. Tak samo jakbym do was przyszedł i powiedział, chcesz coś zrobić pierwszy w Polsce? Tak, najczęściej. Boisz się, jak nie wiem, to jest normalne. Też się bałem. Ale robisz coś pierwszy w Polsce i nie tylko. Trzy, tak naprawdę bierzesz ludzi dookoła siebie, musisz mieć dobrych ludzi, takich jak nasz kolega Tomek, który nam to poskładał. Słuchajcie, poskładanie takich dronów 2 lata temu nie było takie jak teraz, że idziemy do sklepu i kupujemy części i to nam już działa. Zamówiliśmy w Chinach cały sprzęt. On płynął statkiem 1,5 miesiąca. Więc w zasadzie wysłaliśmy pieniądze, ale do końca nie wiedzieliśmy, w którą stronę. Płynęło coś do nas statkiem. Jak już dopłynęło, to chłopaki poświęciły 150 godzin na to, żeby zbudować 7 dronów pierwszych, wyścigowych. A jak nie kojarzycie, to dron wyścigowy wygląda tak jak tu. Czyli jest to malutkie urządzonko, które wygląda żałośnie, bo jest z włókna węglowego, jest leciutkie, jest szybkie, bo lata prawie że 100 na godzinę. I jeśli się rozbije i złamie i połamie, to wiesz, że ono nie kosztuje więcej niż 1500 zł, jest ok. Bo masz drugi, jeśli zdąży złapać sponsorów, którzy powiedzą, tak Michał, twoja idea zorganizowania takiego wyścigu jest szalona, ale podoba nam się to. Jak sami się domyślacie, nie jest to takie łatwe. Co robimy dalej? Jak mamy już ten etap, ok, powiedzieliśmy sobie tak jak wy czasem, mam swój pomysł, biorę energię, i działam. Dalej zjednuję sobie zespół, zjednuję sobie ludzi, to jest najważniejsze. I co jest dalej? Tak naprawdę to, że ja sobie to zrobię w garażu, to jest dla mnie nieistotne. Bo zrobię sobie to, jest to pierwszy wyścig z Polski, ale nikt się o tym nie dowie. Czyli musisz być pewny siebie, chwalić się naokoło, nazywa się to PR, tak? W tym przypadku PR polegał na tym, że zadzwoniłem do wszystkich możliwych dziennikarzy z TVP, z TVN24, z RMF, z rozgłośni, jakie znam, do gazet i tak dalej. I okazało się, że wszystkim powiedziałem już o tym, że to się odbędzie. Więc już nie było wyboru żadnego. I powiedziałem im o tym, że to się odbędzie jako pierwsze. Nie było w ogóle niczego takiego w Polsce. A dlatego o tym powiedziałem, że wiem, że w sierpniu, kiedyś tam później i tak dalej będą duże imprezy, prawdopodobnie coś się tam już pojawi, ludzie już zobaczą sobie to i nie będę mógł nigdy już napisać, że to zrobimy jako pierwszy. Pokażę wam taki drobny slajd. Pogoda wtedy była taka. I ogólnie rzecz biorąc, ci dziennikarze się zapytali, dobra Michał, czyli to faktycznie jest pierwszy tego typu wyścig w Polsce i nie tylko? Tak. Okej, bo tak się zastanawiamy, a to nie jest problemem, że tu pada śnieg i wieje wiatr i tak dalej, i tak dalej. Nie. I jak nie wiecie, to największym problemem jest to, że jak jest wyścig dronów i te małe urządzonka nie mogą mieć ani wilgoci, ani wiatru, ani niczego. Bo jak jest wilgoć, to one umierają po prostu, a jak jest wiatr i tam było kilkaset osób i one latają 100 na godzinę, jak zejdą z tych trajektoriów, to jest ogólnie źle. Więc wielu z nas tam miało zawały kilkakrotnie, ale udało się to wszystko zorganizować. I teraz słuchajcie, oprócz tego, że mieliśmy sprzęt, mieliśmy ekipę, mieliśmy już jakiś plan, mieliśmy przez to, że mamy jakiś PR, mieliśmy sponsorów na to, żeby w ogóle to się odbyło, to oczywiście musieliśmy zacząć ćwiczyć. Tomek, który i koledzy nasi, którzy poskładali to do kupy, powiedzieli nam tak, Michał, okej, to działa, 150 godzin poświęciliśmy, w ogóle jakaś masakra, teraz, żebyś ty tym latał, jak cię znam, musisz poświęcić w symulatorze 25 godzin, co najmniej, żeby w ogóle to zadziałało. Oczywiście my powiedzieliśmy, no jak to? Przecież to jak trudne to może być. Daj. Więc ogólnie nasz pierwszy lot, 2 tygodnie do wyścigu.
Nasz pierwszy lot wyglądał tak, że wzniosło się to, spadło i złamało na pół. I tak wyglądały nasze pierwsze dwa drony, czyli już pożegnaliśmy się z dwoma. Tomek bardzo się ucieszył, że musi na nowo montować kolejne urządzenia. No i zaczęliśmy tak naprawdę testować to w ogóle, jak to funkcjonuje, jak to działa, czy my w ogóle jesteśmy w stanie tym polecieć, oprócz tego, że się chcemy ścigać. Drugim etapem jest to, że to musiał być jakiś tor. Słuchajcie, i teraz organizacja tego wszystkiego. Oprócz tego, że mamy tor, ja zebrałem ludzi, którzy byli najlepsi w Polsce faktycznie do tego typu rzeczy. To byli piloci ze Szczecina, z Gdańska, z Wrocławia i z Warszawy. To było 12 osób, które przyjechało i 3 dni wcześniej, bardzo oczywiście wesołe, że jechali przez śnieg i deszcz i w ogóle wszystko, co się tylko da, montowały tor na zmarzniętym gruncie, gdzie wierciliśmy w gruncie otwory na bramki, żeby te drony mogły przelatywać i dopiero projektowaliśmy trasę. Ale oczywiście media cały czas nas update'owały i mówiły, tak, tak, to się bez problemu uda i w ogóle wszystko jest tu zaplanowane, przyjeżdżajcie. Jak widzicie, profesjonalizm trasy i tego, co nam się wtedy wydarzało, jest dość spory. I teraz jak przypomnijcie sobie, co się dzieje obecnie, że jest sobie Dubaj, jest dużo milionów, 2 lata później i wygląda to spektakularnie, to tu jest właśnie ten etap, że jakbyśmy teraz to zrobili naprawdę mocno, musielibyśmy się mocno napocić, bo już nie jesteśmy pierwsi, już nie możesz tego napisać i już bym tu nie przyjechał, tak? Bo wszędzie w mediach zostało to, że okej, ktoś to zorganizował pierwszy raz, pociągnął za sobą ludzi, spiął to budżetowo, udało się, super. Oprócz tego, oczywiście jest coś takiego drobnego jak zachowaj spokój, to jest słowo, które sobie powtarzaję chyba co 15 sekund przed tym wyścigiem. Słuchajcie, oprócz tego jeszcze, że była to super idea, że były jakieś tam, udało się zebrać budżety, to ci ludzie, którzy nam tu pomogli teraz, oni też byli jako pierwsi z nami wtedy, ze mną. Oni teraz są najlepsi na świecie tak naprawdę, bo ścigają się w Dubaju, ścigają się w Stanach Zjednoczonych, w Londynie i tak dalej, jeżdżą po całym świecie, a zaczynali gdzieś tam w Bielsku daleko. Ale byli pierwsi i doskonalili to. Było im łatwiej znacznie. I tak samo łatwiej im było przekonać ludzi, że się na tym znają. Coś tu nie działa nam, ale to nic. Słuchajcie, i to są etapy, o których chciałem powiedzieć. Pierwsze to to, że zaczynasz działać. Nie mówisz tylko, chciałbym coś zrobić fajnego, tylko faktycznie działasz. Inspirujesz się, inspirujesz innych wokół siebie. To jest najważniejsze. Oprócz tego robisz PR, bo to, że zrobisz to sam, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Jak zrobisz to i pokażesz komuś, to dopiero ty masz energię do tego, że się cieszysz, bo zrobiłeś coś fajnego i to się udało. Co wam chciałem powiedzieć, to to, że tak naprawdę tu są jakby dwie lekcje dla nas, dla mnie i dla wszystkich, że nazwijmy to, to jest ekstremalny projekt, czyli coś robisz jako pierwszy, może nie zadziałać, ale to nie ma znaczenia, bo jak zrobisz to, to nieważne, że zadziałało czy nie, tyle się nauczysz, że jak powiesz sobie, ok, zrobiłem pierwszy wyścig dronów na śniegu, w ogóle w wietrze, przyjechali 12 osób z całej Polski, mogło nie zadziałać, tyle się nauczyłeś, że nieważne, co byś zrobił, poradzisz sobie z każdym następnym przedsięwzięciem, to raz. A dwa, żebyśmy nie szukali czegoś takiego, co się nazywa perfekcjonizm. Bo bycie pierwszym w ogóle to wyklucza. Jakbyście siedli i powiedzieli sobie, i zazwyczaj tak do mnie ludzie przychodzą w startupach właśnie i mówią, ja mam świetny pomysł, ale może jeszcze poczekajmy, bo ja nie do końca jestem gotów. Słuchajcie, nasz biznes tak brutalnie mówiąc działa tak, że co tydzień robimy rzeczy, o których nie śniło nam się, że będziemy je robić, a jest tam ktoś, któremu musimy dostarczyć wartość, powiedzieć mu, słuchaj stary, ja jestem jedyną osobą, która to robi teraz na świecie i musisz mi zaufać. Tak działa to tak na co dzień w naszej branży startupowej i w wirtualnej rzeczywistości, która... Tu jest taki fajny feedback, jak robicie takie coś. Tak już a propos tego perfekcjonizmu i tego, żeby się nie bać błędów swoich, tego, że coś się nie powiedzie. Napisali do nas ostatnio dwaj ludzie, bo oprócz tego, że okej, tu się ścigamy, jest adrenalina i tak dalej, to są trudne projekty, zorganizować to. Ale to, czym się zajmuję na co dzień, czyli wirtualną rzeczywistością i sprzedawanie tego, co tam wytwarzamy w niej, napisali do nas ludzie ze Stanów, że oni myśleli, że my tam w ogóle mieszkamy obok nich, bo jak to jest możliwe, że ktoś z Polski robi takie technologie, robi takie rzeczy i w ogóle tam gdzieś mieszka, nie wiadomo gdzie, a im jest trudno już tam na miejscu. Im już jest trudno tam w Stanach, w Los Angeles działać w ten sposób, na takim rynku, na takim trudnym.
obszarze i powiedzieć coś takiego, jak my tu sobie stawiamy, bądź pierwszy, bo to ci dużo da. Więc to wam chcę powiedzieć. Jak macie ten pomysł, to naprawdę to się wydaje trudne, bo lubimy poczucie bezpieczeństwa. Mam pomysł, chcę to zrobić. Zrób. I znajdź sobie lukę, gdzie możesz być pierwszy. To wtedy możesz przyjść tu i powiedzieć, okej, mi się udało, super. A jeśli nawet nie, to uda ci się następnym razem. Tyle chciałem wam przekazać. Dzięki.